Cześć, przedstawiam wam mój zestaw zawodniczy. Jest to zestaw, no nie będę co ukrywał, dostałem od firmy Mikado na rozwój naszego kanału. Cieszę się mocno, że też firmy no chcą w pewien sposób dorzucić swoje 3 grosze, ale było to na moich zasadach. Konkretnie powiedziałem, co chcę dostać, no i to dostałem. Także szacun firma Mikado za to, że no chcecie współpracować z Morską TV i już mówię, o co chodzi. Na sam początek odpalam moją kamerkę. Zobaczcie, tak to wygląda z drugiej strony. Pokażę wam pudełko. Pudełko mikadowskie, bardzo, ale to bardzo fajne, ponieważ jest no, wodoszczelne. Chyba jedyny element nie jest wodoszczelny, to jest ten element tutaj, o. Taka kieszeń. Dość pojemna, można dużo gratów wsadzić. Ja tu mam takie graty, które no, mogłyby być zalane poprzez deszcz. Następnie wyprofilowanie, zobaczcie, tego wieka pozwala nam na to, że woda po prostu sobie spływa. Ja też siedziałem na tym wieczku parę razy i się nic nie stało, więc chyba nie jest aż tak źle, ale chyba nie można na tym siedzieć, ponieważ jak sobie otworzymy to wieko, zobaczcie, to zauważymy, że no, cała torba jest zrobiona z takiej gumy bardziej niż plastiku. Możemy oczywiście ściągnąć sobie tą część, no i zobaczyć mój bałagan, jak to tutaj wszystko wygląda. Zobaczcie, naprawdę dużo miejsca na różne pakunki. Ona jest też wodoszczelna od środka też, bo to jest taka jakby miska, więc siłą rzeczy możemy tam nawet ładować śledzie. Jakby ktoś na upartego nie miał w co ładować śledzie, no to może po prostu załadować śledzie prosto w tą torbę, o ile tam nic nie ma wcześniej, ale no jest to jakiś też myk, nie? Jest to taki myk dla ludzi, którzy po prostu no nie mają tyle sprzętu wędkarskiego, a ja mam więcej sprzętu niż talentu. Zobaczcie, tak to wygląda. Możemy sobie wsadzać takie oto grodzie. Tych mamy tutaj. Coś mi tutaj nie chce skoczyć. Jest. Mam jedną, drugą, trzecią, czwartą. Ja tutaj jednej nie mam z tej racji, że ląduje tutaj moja kamerka GoPro. Dobra, zobaczmy dalej, jakie funkcje ma to oto pudło. Na pewno jednym z takich najlepszych funkcji tego pudła jest to, że możemy wrzucać tutaj nasze wędziska. Zobaczcie, tak to wygląda w praktyce. Możemy zamocować 4 wędziska i tak jak tutaj pewnie widzicie, zobaczcie, są takie oto gumowe, nie wiem, łapki przy wyciąganiu wędki. O, zobaczcie, one pozycjonują nam tą wędkę. Część ludzi sobie te łapki ucina, urywa. No może i racja, bo wtedy ta wędka, czy wędzisko, czy to będzie nasz podbierak, będzie po prostu łatwo nam wchodził, a tak to zawsze jakiś tam problem przy tym wyciąganiu jest. Ja na tą chwilę tego nie zrobiłem, bo nie robi mi to większej różnicy wrzucenie tak wędki. Do tego wszystkiego torba wyposażona jest w taki oto pasek na ramię, no, który dodatkowo ułatwia nam transport. Jeżeli mamy tylko 2 wędziska, to śmiało damy radę zarzucić to na ramię i po prostu chodzić po porcie. Dwie wędki, wprawdzie złożone, bo już kończę powoli, ale no daję radę. W środku mam kamerę, statyw, naprawdę bardzo dużo rzeczy. Strasznie ciężko, ale da się to bez większych przeszkód nosić na ramieniu. No a w drugiej ręce wędka i podbierak. Spoko.